Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to już jest niestety ostatni odcinek Sonic Adventure DX i dziś oczywiście finał, będziemy robić historię Super Sonica, a więc tak, historia Sonica wystuprocentowana, historia Tailsa wystuprocentowana, historia Knucklesa wystuprocentowana, historia Amy wystuprocentowana, historia Biga wystuprocentowana i historia Gammy wystuprocentowana. Więc pozostała nam tylko jedna, najkrótsza historia, więc ten odcinek będzie dosyć krótki. Od razu ostrzegam. No i co? Zacznijmy to! Nielska wyspa znowu spada z jakiegoś powodu. Myk. Poszło i tak właśnie z tsunami powstało. The Master Emerald is where it belongs. But Angel Island is still falling. This doesn't make any sense. Maybe those Chaos Emeralds that I brought back with me have something to do with what's happening. I'll take them to Sonic for his advice. Eggman! This is terrible! Chaos is... Is what? Yes, Eggman learned his lesson. Yep. And maybe I'll take another vacation somewhere. Sonic! Hey there, Tails! Did you find the tornado too? Never mind that. Get up and follow me. Angel Island is falling again. Hey, no way! Who blew it this time? Oh, I don't know, but we better hurry! Ale tak, jak zauważyliście, no niestety Eggmobil Eggmana był zepsuty. To nie jest wina gry, to nie jest fabularne, tylko po prostu wina niestety jest modyfikacji Better SDX. SADX. No niestety najwidoczniej ma to jeszcze parę bugów. Lel, po raz pierwszy mi się tak wysoko udało. No niestety... Tak wyszło i... No trzeba to przeboleć, tylko na szczęście jest to w dwóch scenkach, więc da się to przeboleć. Więc chodźmy na Anielską Wyspę. Chwila! Jeny. Kichanie, nie cierpię tego. Ogólnie tutaj też możecie... Jezny. Kurde bele. Tutaj też możecie Mystic Melody znaleźć, jeżeli jakimś cudem zhakujecie grę i pójdziecie do Red Mountain bez zniszczenia tej małpy, co to była. No dobra, chodźmy do... Nie, o Jezu! Chodźmy do Knucklesa, który tu jest. I Knuckles lata. Ale nadal się nie śmieje. No i cóż. Jademy. Sonic,
Sorry. Knuckles! And Eggman! What happened here? He stole my Chaos Emeralds. And Chaos is still alive. What? Ah, he's not gonna get away with this! Hey, Eggman! Wait up! Sonic, Chaos is a fearsome beast. If he gets that last Chaos Emerald, we're done for. No need to explain. We'll get on it. Tails? Right! What? Oh, jeez! This place... it looks familiar. It's not a dream after all. Yeah. Tak po pierwsze, nikt nie zauważył tego boczku Tikal. Po drugie, tam Eggmobila nie było. Jakim cudem Eggman się tam dostał? No, są... kurde, bo... Dobra, chodźmy tam, do Tikal. O, widzicie, kolczatki tam są. Które coś robią. Ja, uda mi się to jakoś przejść tak, żebym to widział? Nie. Get out of my way! No way! Did you hear what I said? I won't obey! We need those seven emeralds to give us total power! It's power for the people! And they are your people too, you know! We must get that emerald! Greed is our enemy! Once it starts, you will always want more! Please don't do this! I beg you! Bah! I don't listen to the words of a child! Ready, men? Charge! Father! It's a monster! No! O, coś tu się stało złego. Hey, are you all right? I think so. Oh my gosh! Wait up! I myk. Podejrzajmy za Tikal. The seven emeralds are the servers. Chaos is power, enriched by the heart. The controller serves to unify the chaos. The seven emeralds can change our thoughts into power. If this emerald controls that power, please, you must stop him! Sonic, wake up! I was on a snooze cruise, I guess. Good thing you're okay. You just sort of conked out there. Knuckles left already. Come! We gotta go after the last emerald! Lead the way! It should still be on board the Tornado too! Ja, i chcecie mi mówić, że Sonic cały czas tutaj spał. I musicie wziąć pod uwagę, jeżeli tak myślicie, co Tikal powiedziała. Może zmieniać nasze myśli w moc. Otóż tak. Główny szmaragd jest połączony jakimś cudem z Tikal. W sensie mniejszym lub większym stopniu. I ona nie musi nawet przy nim stać, coś w tym stylu, tylko by te myśli zmienić. I to jest, że tak powiem, dopełnienie tej teorii, czy w końcu
to jest sen, czy naprawdę to się dzieje? Otóż jest to jedno i drugie. Czemu? Ponieważ nasi bohaterowie są tylko przenoszeni w swoich umysłach, a to, że czasami w innych miejscach się przenoszą, to jest tylko też sprawka Tikal. Że na przykład z tarapatów ich wynosi. Dobra, ale idziemy dalej. Musi się udać. Musimy dokończyć tą historię. Musimy ją zrobić i zakończyć ten let's play, niestety. Był fajny. Będzie mi brakowało go. To znaczy, tak, no Sonic Adventure 2 zaraz będzie. Tydzień po let's playu, ale no, to nie będzie to samo już. Nie będzie tego łażenia wokół i zastanawiania się, gdzie mam iść. Będzie mi brakowało tego let's playa. Yeah, so let's get the Chaos Emerald and leave. What? No, he's got the last emerald. Now what do we do? Oh, intro. A serio, jest to po prostu intro. Tylko bez świetnej muzyczki remiksu Open Your Heart. No, ale przyznam, że wszystko jest tutaj ładne, ładnie wyanimowane. I to wszystko jest jeszcze z Dreamcasta. Ale rozdzielczość, szczerze powiedziawszy, nie jest aż taka zła. Bo akurat to intro nie było w żaden sposób zmieniane z Dreamcasta na GameCube i później z GameCube na PC-ta. Po prostu było upscalowane. I wszyscy ci ludzie poumierali. Nieprawda. I oto nasz przyjemniaczek, Chaos. If I wasn't just dreaming, that monster is a real menace. Eggman. Looks like he's after Chaos too. If Echaria 2 was made because something like this could happen, you have defied your master, stupid beast. Now, he destroyed all. Oops. No nie mówcie mi, że on to przeżył. Chaos in the Master Emerald, Tikal. My heart has always been in the Master Emerald along with Chaos's. Now he's filled with anger and sadness. And if it goes on, he'll eventually destroy the world like he did before. Emerald's power. He must be
can't help. It won't change how he feels inside, will it? His heart will still remain in turmoil, and his anger just won't vanish. He'll just be trapped forever. What choice do we have? Hey, Sonic! Amy! Here, take this! Hey guys, what's up? Chaos only used the negative power of the emeralds. Sonic, you should be able to harness their real power. As much as I hate to admit it, I think Tails is right about this. Go, Sonic! Yeah, Sonic! 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 Negative forces aren't the only way to empower the Chaos Emeralds. Our positive feelings toward each other can make them work. Our hearts together form awesome power. Crash for tea time! Czyli open your heart. I tak, zanim przejdziemy do walki, to muszę wam podać dwie ciekawostki. Otóż wygląd Chaosa, jaki widzieliście, nie był on oryginalnym. Oryginalny wygląd jest taki, jaki był przedstawiony w Sonic Generations. Aczkolwiek wtedy po prostu nic nie było aż takie potężne, żeby znieść taką grafikę. Poza tym... To, co słyszeliście w tle, czyli Sonic, 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 to nie byli ludzie z Station Square, ponieważ oni zostali ewakuowani przez Tikal. Było to nagrane na pierwszym w historii konwencie Sonica, bodajże albo to był pierwszy w historii Summer of Sonic the Hedgehog, albo pierwszy Sonic Boom, albo coś jeszcze było. Coś jeszcze, Sonic Con może być jeszcze, ale to nie to. Albo to był pierwszy Summer of Sonic the Hedgehog, albo... Sonic Boom pierwszy. Nie wiem. Nie pamiętam już. Ale w każdym razie... Lecimy z tym. Jestem dobry w tej walce z Chaosem, ale no postaram się jak najlepiej tutaj. Dobra. O, w ostatniej chwili! Nie dla moich uszu. Muzyka dla moich... Ja pierdolę, miód dla moich uszu. O nie, zapomnijcie o tym. Miód dla moich uszu. Co? Nie. Muzyka dla moich uszu. Ja nie mogę, jestem... Atak Chaosa z tym laserem, on mnie z tym nie oszukał. Ogólnie Chaos ma jeszcze mniej życia niż Egg Dragon. To był chyba? Nie. W każdym razie finałowy boss Sonica. Finałowy boss Sonica ma najwięcej życia ze wszystkich bossów. Taka tam ciekawostka. Ogólnie też Chaos ma nieużywany atak, jakim chyba jakieś takie macki z rąk wystawały. To jest nieużywany atak i hakerzy jakimś cudem go przewrócili. Dobra. Niby pokonaliśmy Chaos, ale jeszcze jest jedna faza. I bez tej muzyki już. Smutno mi. Ale przynajmniej ta walka nie robi się w żaden sposób trudniejsza. Tylko po prostu on bardziej to nawala, ale on mi tak chybia. No ten atak, o którym mówiłem, był bardzo... Ała. Stary. Atak, o którym mówiłem, był... No nie, serio. Był bardzo podobny do tego, jak teraz widzieliście, czyli z tymi tornadami. No, po raz pierwszy mi się nie udało Chaosa uderzyć. No cóż, czasem musi być ten pierwszy raz. Po prostu wytraciłem prędkość, bo tak, musicie mieć sporą prędkość albo nieludzkie szczęście.
do walki z Chaosem, jeżeli wytracicie prędkość. Jeżeli wytracicie prędkość, to musicie mieć nieludzkie szczęście, a jeżeli macie prędkość, to wystarczy, że walniecie w Chaosa. To jest możliwe. Nawet bez prędkości jest to możliwe. Jakiejś wielkiej, dobra. Ha, easy. Dobra, 19 pierścieni. Czy z 19 pierścieniami uda mi się zadać ten ostatni, to ostatnie uderzenie? Przekonamy się o tym w następnym odcinku. Haha, nie śmieszne. Dobra, zebrałem tylko jeden. To jest jedna szansa, jaką mam. Nie! Chciałem zebrać tamte pierścienie, ale jestem głupi. Dobra, do it! Yes, we can! O Jezu, to tornado mi pomogło, ja pierdzielę! Ojej, ale dobra, no przeszliśmy historię Super Sonica, tym samym kończę Sonic Adventure DX. I ogólnie Super Sonic miał być używany w walce, nie. Powiem wam na kredytach. Has changed again, this time for the better. Yeah, Super Sonic must have neutralized it, so it's nice again. These are the Chao you were protecting. They stayed alive for generations and now live peacefully with humans. The fighting's over, harmony's restored, and life goes on. Thank you so much. All's well that ends well, right? Sonic? No i to tyle, ludzie. I oczywiście open your heart. A więc tak, jeszcze ciekawostka, że jest usunięty dźwięk, znaczy usunięty, nieużywany dźwięk, czyli mówiący po zebraniu 50 pierścieni możesz przetransformować się w Super Sonica, lecz uważaj na uciekające pierścienie. Chodzi o to, że najprawdopodobniej albo Super Sonic miał być grywany w normalnych poziomach, tak jak to było w klasycznych częściach, albo walka z Chaosem polegała na tym, że najpierw byśmy musieli po prostu uzbierać te 50 pierścieni, wtedy się przekształcić w Super Sonica. Ale tak, zostawiam was oczywiście z tą piosenką. Jeszcze będzie bonusowy odcinek z wersji beta poziomów oraz może z prototypu, ale tylko livestream. No i tak, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało.
Za tydzień zobaczymy się już w Sonic Adventure 2. Na razie, cześć! Pa, pa!